Cześć Tyma, witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft na obcasach sezon 3. I co się tutaj ostatnio u mnie działo? No, troszeczkę się działo. Już wam zaraz poopowiadam, ale najpierw chciałam was serdecznie zaprosić na G2A, gdzie z kodem MAGIC macie 3% cashback. Link jest w opisie filmu. I nie to, że ja wam ciągle o tym powtarzam, po prostu chcę, żebyście kupowali gry w dobrych cenach i jeszcze coś z tego mieli. Tak, tu na zewnątrz nic się totalnie nie zmieniło, no drzewek troszkę więcej wyrosło. O całe jedno, no dwa, dobra, bo tej brzuski nie było, tam drzewka są dalej. Ogólnie stwierdziłam przecież ostatnio, że no ja już brzozy teoretycznie potrzebować nie będę, po co ja to będę sadzić, coś tam, nie? No, to musiałam potem stać i czekać, aż to wyrośnie. Po statystykach, o może tak, o, tu na jasnym, o, tu najlepiej widać. Mamy 188 dzień, jak widzicie polowałam na diamenty i się udało. Zresztą widzicie, mamy tutaj cały set praktycznie diamentowy. Co my tu mamy? Tu mamy niezniszczalność trzecią, ochronę trzecią i oddychanie trzecie. Tu mamy też ochronę i niezniszczalność ciernie, tutaj jest odporność na ogień i niezniszczalność, a tutaj ochrona i niezniszczalność. Najgorzej, słuchajcie, było tak, ja mam obecnie chyba 15 diamentów w skrzyni, z czego 9 poszło na kilofy. Bo tutaj na tym kilofie mamy niezniszczalność 3 i wydajność. Miecz ostatnio mieliśmy, to jeszcze nie jest zaklęte, bo średnio u mnie z levelem, żeby zaklinać. Ale zaraz zejdę i wam pokażę, bo w ogóle tak. W kuchni nie mamy już magazynu. Tutaj te szafki zostały do dekoru, ale one są puste. Najwięcej, słuchajcie, na razie to my mamy mięsa. Tylko czekajcie, tu nic nie ma. Tak, tutaj są raczej takie, wiecie, warzywa, no dobra, ryby, bo nie miałam gdzie tego upchnąć, a tutaj mamy na razie mięso. No ale dużo ubijałam, słuchajcie, tych krówek, żeby mieć na ramki, więc stąd i mięso. A powstał, słuchajcie, magazyn. Ogólnie większość przygotowań spędziłam pod ziemią. Tak, tak wyglądają, słuchajcie, powiedzmy... korytarze na poziomach, tak to nazwijmy. Tutaj mamy właśnie przejścia do magazynów. Zerwałam się, słuchajcie, na moim magazynie z modnych obcasów. Jakoś tak fajnie on mi podchodzi. Dobrze, zróbmy przegląd wszystkich skrzynek. Tutaj mamy mapy, znacznik, nie wiem dlaczego tu wrzuciłam, ale bo tak. Żelazo, złoto, węgiel, lapis. Tutaj właśnie mamy diamenty. O, jest 15 diamentów. O, i sobie weźmiemy... No nie weźmiemy. Nie, no nie będę teraz próbowała zaklinać, bo tutaj mi się kończy, słuchajcie, ten kilof trochę. Na ile on jeszcze jest? Na 300 użyć. Dobra, weźmiemy sobie ten, będzie jako zapasowy. O, skąd ja schabik mam? Chyba z piecyka. Dobrze, no i w każdym razie z tych wszystkich diamentów no zrobiłam 3 kilofy, bo liczyłam, że na którymś będę miała fortunę, w sensie szczęście, niestety nie mam, więc będę próbowała zaklinać kolejne kilofy. Redstone'a ci u nas dostatek, jakby ktoś chciał czerwony proszek, nie wiem, jako puder, czy to jak to się nazywa, co policzki się barwi na różowo, róż bodajże. Nie wiem, w każdym razie mogę użyczyć. Zbroi dla konia mamy pełno. Tutaj, o, to sobie zabiorę, bo to może mi się przydać. Tu są wyrzutki potworowe i więcej z tej części już nie ma. Ogólnie są dwa wejścia do magazynu, ale pomiędzy mamy jeszcze o przejścia. Co dwie kondygnacje skrzyni jest o takowe przejście. Ogólnie jest tutaj jasno, prawda? Tutaj pod spodem są ukryte pochodnie. O, właśnie w ten sposób. Dobra, daj to. I stąd jest jasno, pięknie i nie trzeba jako tako pochodni. Mamy, słuchajcie, już dwie skrzynie kobla prawie. No ale tak jak mówiłam, siedziałam dużo w kopalni, chciałam znaleźć diamenty. I jest taka jakby zależność u mnie, nie wiem czy... No to, dobra, umówmy się, że to jest u mnie. Jak gram przed południem i szukam diamentów, pełno jest diamentów. Ale spróbujcie u mnie grać po południu. Nie mogę żadnego diamenta znaleźć, nie wiem od czego to zależy. Tutaj deer, tu potrzebujemy, muszę poprawić tą farmę... trzciny. Chcę ją podnieść wyżej. Tu są... Właśnie dzięki temu, że mamy jedwabny dotyk, mamy dużo stona. Tutaj jest żwir. Tutaj te wszystkie diory, nie diory, jakie je nazywam. Tutaj trzeba będzie jeszcze to pozbierać. Mamy trochę piasku, wełny. Obsydian mi został w ogóle... Tak, uzbierałem, słuchajcie, 12 obsydianu na portal. Schowałam go w skrzynkę. Dobrze, trzeba zrobić sobie portal. Idę szukać obsydianu.
Jest 8 obsydianów w skrzynce. Jakim cudem zbierałam więcej? O co chodzi, nie? Okazało się, że w dwie różne skrzynki, dwa różne, no, obsydiany sadziłam. Tak, tutaj już byliśmy. Tutaj jest więcej ciekawych rzeczy. Tu jeszcze będzie, słuchajcie, drewno świerkowe, bo tutaj mamy dąb z brzozę, ciemny dąb. Tu powinna być akacja, ale przerobiłam ją na patyki. Mamy bardzo dużo trzciny, zresztą nasza farma jest urodzajna bardzo. Liście, sadzonki, nasionki. Farmę kaktusów trzeba będzie sobie zrobić, kwiatuszki, bo się przydadzą. Znaczy, co ja tu więcej nic nie wsadzałam? Myślałam, że troszkę więcej tego jest. No nic, w każdym razie mamy już pełnoprawny magazyn. Ale to nie wszystko, słuchajcie. Strasznie mi się podoba tutaj ten motyw z tą wodą i z lianami. Wiecie, że ja bym liany wszędzie wsadzała. W ogóle teraz to ja się cieszę, że Mossy Stone'a może sobie samemu zrobić z kobla i z lian. Bo to jest naprawdę, no, luksus. Wcześniej lataj po dungeonach, szukaj tego, a teraz już nie. Dobrze, a tutaj, słuchajcie, mamy portal do Netheru, do którego się dzisiaj udamy. Tutaj jeszcze tak brzydko jest zostawione, bowiem dzisiaj udamy się i będziemy kopać sobie kwarc. Jak się trafi ta twierdza neterowa, to z chęcią skorzystamy. A ogólnie tutaj też jest tak brzydko, bowiem tutaj będzie bedrock, ewentualnie cegła neterowa. Jeszcze się nie zdecydowałam, ale coś takowego będzie. Dobrze, no to co, no to wchodzimy. Najpierw może się najedzmy. Pochodnie, mamy wszystko, mamy, dobra, wchodzimy. Tutaj jeszcze takowy dekor lawowy powstał. Za szkłem, żeby nie było, że ja wlezę w coś, jak to ja, prawda? Jestem ciekawa tego neteru. Patrzcie, jakiego mamy fuksa. Wow. Ogólnie w tych statystykach, co ja tutaj mam, można sobie ustawić jeszcze ilość wykopanego kwarcu. O, Madzia weszła do neteru, włączmy lawę. No, dziękuję. Ale bym tam to rozwaliła. Ale ja bym to rozwaliła. A ja mam teraz takie pytanie. Jest tu ktoś? W ogóle poczekajmy sekundkę, bo strasznie zaczęło mulić. Chyba ta moja lawa tutaj dopływa w tym momencie. Wow, jak FPS-y poszły w dół. Dobra, może... A, bo tu mi jeszcze lawę włączyli. No ale no nie, już nie przesadzajcie, ja aż tyle lawy nie potrzebuję w dekorach. No ludzie. O, przydadzą się też glowstone. A na razie tak, to jest z jedwabnym, to jest wannym, nie? O, i chyba level mi wrócił, w sensie się pokazał. O, ubijemy sobie, słuchajcie, level, to może jeszcze przy was. Może mi się uda... Jezu, jak to jest strasznie. Zakląć kilof na coś dobrego. No, ale FPS-y wróciły, już się martwiłam, że będę musiała grę resetować, a jest pięknie. Tu. Takie wyjście od razu w razie W. Au! Ja nie umiem w parkury. Dobrze, umiem w parkury. Wiecie co, ja bym sobie, a może ja bym sobie jednak nie, a tak myślę, żebym sobie tutaj obudowała ten portal, ale powiem wam, że jakaś tutaj bieda jest w potwory. Ja gram na normalu, bo ciągle jestem głodna, ale bieda. Czekajcie, czy ja mogę? No ja mogę, ja się nie mogę powstrzymać. Tu. Jak ładnie poszło. Tam są te nowe bloki. W sumie one mi są średnio na jeżdżę do czegokolwiek potrzebne. Teraz, bo ja bym tutaj tak chciała, wiecie. Bo to ja. Dobrze, tu też jest bezpiecznie. Okej. No ja się muszę pobawić. Dawno w Netherze byłam. Wow! Piękne to było. Dobra, nie bawimy się dalej, bo znając życie, to ja zaraz umrę. Dlaczego nie ma potworów? Halo? Nie to, że ja się stęskniłam, czy coś, ale no wypadałoby. Dobrze, idziemy, spróbujemy sobie tutaj ogarnąć, co tu w twierdzy dają. Ja sobie jeszcze dodatkowo tutaj to pokopię. No już tak niewiele do 30 nam brakuje. Zresztą nie ukrywajmy właśnie, że... kwarc to jest niezła fabryka levela. No, ja w przyszłości oczywiście będę robiła takie kiedyś, jakieś sobie inne te swoje... Może sobie się pożyczę. Inne swoje motywy w kwestii fabryk, ekspów i tak dalej. Ale jak na razie... No nie rozlewaj się, że chtu, ja cię proszę. O. Ej, no serio, jest ostro coś nie tak.
Macie, jest normal. Czy ja mogę tu, tu, tu? O, i będzie od razu cegła, słuchajcie. Która nam się przyda na robienie tego, tego. A tak to... Może to... To, żeście zrobili tu... Przecież tu jest niebezpiecznie. Jeszcze się pomyliłam. Wiecie co, ja sobie zrobię tak. Potem sobie coś wykombinujemy. Ale ja tu chcę na razie mieć bezpieczne wyjście do góry. No. Aha, teraz się zaliczyłam, że jestem w fortecy. No spoko. Tylko to... Mądrze to ja nie zrobiłam, no trudno. Potem się najwyżej skopiemy. Ja się tu ewentualnie przygotuję, jakby jakie barbary były. Tu jest... to nie wiem, czy to noga, czy to jest jakieś przejście dalej. Zobaczymy. Za to jest podejrzane. Jest mega podejrzane. Właśnie miałam mówić, że stąd będzie widać nasz portal. Dobra, idziemy tu dalej. Zaraz może uda nam się jakiego tego. Nie, to lawa. Myślałam, że to fapek. Uda nam się może zaraz jakiś spawner blazów znaleźć. A to żwir, ja myślę, Jezusie, co to takie białe. O, mamy kolejne siodło. Będę mogła sobie zacząć zbierać konie. Tak, bo ja zbieram konie jak pokemony. Zaraz, tu może być jeszcze skrzyneczka gdzieś. Nie. Tam się wypada, to tam nie idziemy. O, mamy skrzyneczkę. Może ja najpierw je będę otwierała, zanim je będę rozbijała. Tak, jeszcze więcej obsydianu i więcej diamentów. No i właśnie takie diamenty, widzicie, się naliczyk nie naliczają. Tak samo jak będę miała już kilo z fortuną, to ja tych diamentów będę miała zdecydowanie więcej. A nie będzie ich na liczniku. Bo to tak jak często powtarzam. Tu coś jest. Massacration. Tak jak często powtarzam, to tylko się liczy z wykopania rudy. Oho. No to tak jakoś. Kameralnie dość, że tak to nazwę. O co chodzi? Czy Nether popsuli? Czy ja go popsułam? Nie, to tutaj sobie daruję. Ale ja nie chciałam. Zaznaczam, że ja nie chciałam. Mamy brodawki. Weźmiemy sobie po brodawce. Teraz ja najpierw jeszcze szukam, czy skrzynków nie ma. Ale nie ma też spawnera blaze'ów, patrzcie, jak na razie. Tu są brodawki. Dobra, zaraz tam wrócę. No spawner blaze'ów to dobra sprawa, żeby sobie na nim naekspić też poniekąd. Czemu tu nie ma żadnej brodawki wyrośniętej? No ta jedna jest, daj. O, resztę sobie najwyżej wyhoduję. O, a tu więcej brodawek mamy, okej. Też średnio wyrośnięte. Dobra, tu nie ma nikogo. Tu na górze. A na górze to żem poszła? Sobie pójdę, zobaczycie, że sobie pójdę, o. I mam skrzynkę w nagrodę. I jeszcze więcej obsydianu. I mamy jeszcze więcej brodawek. Też się przydadzą. Dobra, wciągamy. Skrzynki też się przydadzą, bo magazyn będzie rozbudowywany. Aha, jesteśmy tu. Aha, i stamtąd moglibyśmy wrócić tam. Nie. nie wrócimy tamtędy, bo... A tu? Nie, tutaj nic nie ma. A nie wrócimy na razie tam. Wrócimy tak, jak przyszliśmy. W kwestii bezpieczeństwa, tak? Tu coś dadzą? Chyba dadzą. To jest taki wierzch tej twierdzy. Nie, to się chyba kilofuje, tak. To się kilofuje, tu też się... Aha, i to jest to przejście, z którego tam przyszłam, dobra. Ale to oddaj. To się jeszcze może przydać. Dobra, zjedźmy w razie czego. Cóż, powiem wam, że aż się niezręcznie czuję, że jestem tak sama w tym Netherze. Tutaj chodziłam. Stąd chyba przyszłam. A tu były schody, z których również chyba przyszłam.
Tak, a tutaj byłam tędy, a tu przyszłam tędy i z tych schodów. Powiem wam, że mnie nie satysfakcjonuje ten neter. A tu, że byłam, stąd przyszłam. A zaraz, tu na samej górze nie powinno być spawnera? Zobaczymy. Nie. Znaczy nie. No, może i powinien, ale że ja zepsułam. Tam powinien na bank być spawner. Spróbujemy się tam dostać jakoś. Mam rozumieć, że to taki fake. A. Nie, bo już myślałam, wiecie, że się zabije czy coś. Macie, ja to naprawię. Madzia budowniczy. O, okej. Okay. Zdecydowanie tutaj jest coś nie tak. Ale patrzcie, tam spawner jest. Jest gadzin, zaraz przejdziemy dalej. Ja byłam bardzo ciekawa. O! Ty też się przydasz. I akurat w tej wersji. Chociaż też w wersji rozbitej też byś się jeden przydał, co by mi się receptury odblokowały. Dziękuję. Okej, okay, na razie będzie tyle z ciebie, mi wystarczy. Tutaj też bezpiecznie. Tamtędy sobie przyjdziemy. Ja sobie go oświetlę, ten spawner, ale... Jest! Jest pierwszy mobek! Ja co prawda nie chcę... Co to mi tam poleciało? Nie chcę się z tobą bić, tak? Chociaż tam może pierwsza walka, my już w diamentach jesteśmy! Odwaga i brawura! Dziękujemy. I mamy kolejne osiągnięcie. Dobra, ja was sobie oświetlę. Tak dla zasady, bo tak się robi ze spawnerami. Ale patrzcie, gdzie są czarne baśki, gdzie są fabki magmowe, gdzie są pigmeje. O, a tu będzie kolejny, patrzcie. I to chyba taki fajny. No tak nie do końca fajny, ale zawsze coś. Ała! Nie bij mnie od tyłu, ty! Tył to nawet Maciek nie lubi. Dobra. Ciebie też sobie oświetlę. Sio. Tam coś wyrzuciłeś? Wyrzuciłeś. No dobra, wezmę sobie. O. A ty skąd tu? Dobra, nie będę narzekać, bo wy jesteście jedyną atrakcją dzisiejszego odcinka. No, nie wiem o co chodzi, naprawdę. A tu jest lawa. No co teraz? O! Zauważyłam, że cieknie. Ale co zresztą? No jednych tych odnalazłam. No co, pójdziemy innej twierdzy szukać, jak nawet normalnie tutaj nie występują te? Boże, pigmeje? Albo wiem, co zrobimy. Czekajcie, ja wrócę, skąd ja przyszłam. Pójdziemy, zakniemy sobie kilof. Ja zostawię gradowicie, które dzisiaj zebrałam. Trochę tak zbrałam. I wiecie co? O, ja sobie to jeszcze zbiję, bo mogę. I wejdziemy jeszcze raz. Może one po prostu, wiecie, bo puścili mi lawę, no to nie zdążyły zatrybić, że o, trzeba wejść. Ile w ogóle mamy? Mamy 32. Może mi wystarczy. Chcę zrobić sobie, wiecie, poludzkie schodki do tego. Nie, tutaj będzie dziura. O, dziękuję. Ty tutaj byłaś tak lawo potrzebna. Koncepcję schodków mi tu zepsujesz. Uzbieram jeszcze troszkę na te schodki. Tu się znowu coś chyba dzieje, bo się jakieś lagi mi tu pojawiają. Nie, ja teraz tych schodów urobić nie będę. Mi się muszą FPS-y uspokoić, bo jak ja tu zaraz zacznę robić schody, to domyślcie się, jak to się skończy. Na razie sobie tu wyrównam, tu zalepię. O. I o. Powiedzmy, że nawet to w miarę wygląda. No są grzybki. Niedawno chciałam dużo czerwonych grzybków, mam i dalej z nimi nic nie robię. Tam są te nowe bloki. Czy w tą stronę coś ciekawego widać? Jest Soul Sand, który mi się również by przydał.
No ale dobra. Wracamy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jest noc u mnie, wiecie? To zobaczymy, czy potwory są na zewnątrz. Ja już raz tak miałam, że mi się safe spsuł. I mieliśmy, słuchajcie, brak potworów jakichkolwiek i zwierząt, ale jest dzień. Ale nie widzę powodu, dla którego teraz by się to miało wydarzyć. No, moje zwierzątka są. No, akurat słońce wstaje, no nie miałam kiedy wrócić do tego domu. No cóż, dobra, to my sobie teraz posprzątamy ładnie. Może zaczniemy też od... Wiem, jak jeszcze mogę sprawić, czy są potwory. Pójdę do kopalni. Ja zamknęłam tam drzwi? Oczywiście, że nie zamknęłam. No nietoperze latają nawet na peacefulu. Mogłoby coś zaharczeć? Halo? Jest Barbara! Dobra. To tutaj mamy potwory, więc... Tutaj w Overworldzie jest wszystko w porządku. Dobrze. Okej. Okay. To już jestem spokojniejsza. Ale co się odwala w neterze, to ja nie wiem. Dobrze. A, jeszcze tu sobie... Teraz nie. Zanim tu sobie, to my musimy tam sobie. O. Musimy sobie zrobić... O, kwarc. Jak się robiło tamten taki kwarc, taki ładny? Nie tak. Nars. O, dopiero teraz mi recepturę zrobiłeś. Czekajcie, to ja się może na tych recepturach nauczę coś. Bloki. Ja bym chciała taki niekwarcowe schody. Taki kwarcyk, co jest taki... O właśnie, o taki kwarcyk. Jak to się robi? Tak się robi taki. Tak się robi z pół bloków, których nie mamy, a tak się robi pół bloki. Dobrze. To jest nawet, powiem wam, dość pożyteczne. Jak ktoś ma... Wstępną sklerozę, tak jak ja. Za mało tego kwarcu uciupaliśmy, ale to nic. Wrócimy sobie. Tu mam trochę cegiełki, powinno mi wystarczyć. Otwórz teraz z tej strony. Dzień dobry. O, i całkiem to zgrabnie tutaj powinno wyglądać według mnie. Aha, na tyle starczyło. No to tak bardzo. Dobrze, to poproszę teraz cegiełkę. O, i pięknie. A cegiełki się, mam rozumieć, robiło... Tak? A to ja nie wiedziałam, że brodawki idą. Ja byłam zawsze przekonana, że same przepalone netherraki. A ja jeszcze muszę sobie po te wrócić. No dobra. Jak chcę więcej cegiełków. I więcej tego. Co? O, to chyba sobie zbiję, bo mi się to nie podoba. O. Zrobimy tu. Daj mi to. To. A przepraszam, a gdzie reszta mi wypadła? Tu jeszcze dwa powinny być. Nie mówcie, że wlazły do portalu. No dobra, wozimy jeszcze raz. Może teraz się potwory przynajmniej pojawią. W ogóle jak robiłam magazyn? No oczywiście, że tu są. Dobra, poczekam chwilę. Może jaki potwór się zrespi. A jak robiłam magazyn, to siedziałam akurat z Wizem i z Misiaki na tym spiku. Ejo, ile oni się mnie nasłuchali z tym magazynem, to jest ich. No. Nie, no nie ma potworów. Ej, weźcie mi napiszcie, co się stało. Dlaczego nie ma potworów? Dlaczego mam kameralny neter? Nie to, że tam w tym neterze te potwory są mi dozgonnie potrzebne, tak? Ale... No... Jednakże przydałyby się czasami pigmeje, do mikstur się przydają łzy Gasta, więc tak... Martwię się, okej? Dobrze, weźmy sobie jeszcze jeden diamencik. Dobra, może ja porządki zrobię. Tutaj są rzeczy koni. No to ja tak więcej tych rzeczy koni dostałam. Tam sobie zrobimy, słuchajcie, tutaj nic nie ma. Tutaj trzeba będzie gdzieś sobie netery wsadzić. Powiedzmy tu. Będzie to. To pójdzie do wyrzutków. To jeszcze tu może iść. Obsydian mieszka tu. O. Tu.
tu... O, jeszcze kwarcyk możemy tu wrzucić przecież. Chociaż później będziemy mieli więcej kwarcu, to ten... O, może też brodawki sobie wrzucę, przynajmniej będę wiedziała, gdzie są. Czego? Aha, łopaty mi tu brakuje. Tutaj pójdą skrzyneczki. Złoto. A to pójdzie do wyrzutków, na przykład tu. Dobra, i tyle na razie z tego. Dawaj mi tu patyka. Ostatnio zaczęłam na patyki mówić pachruścia. No. Ja i moje słowotwórstwo. Dobrze, próbuję mieć fajny kill-off. A, nie to. Jeszcze to się by przydało. Dlaczego w Netherze nie ma podwórka? Będzie mnie teraz to dręczyło. Postaram się też na kolejny odcinek już w pełni wydekorować dom. Mówię, popadłam ostatnio do... Netheru. Do kopalni i wyszło jak wyszło, no. Mogę prosić coś zacnego. No bardzo zacne. No ja raczej jak to połączę, to super hiper to nie będzie, nie? O, tu i tak miałam piątkę, tu miałam trójkę, to co najwyżej to mi się naprawi przy okazji. No i tak zrobię, jak mi ten kilo wzejdzie, to sobie ten odłożę. No to jeszcze parę prób będziemy mieli, podejrzewam, żebym ja miała fortunę na tym całym kilofie. Gdzie idę? Do piwnicy idę. Dobra, musiałam się chwilę zastanowić. No dalej, słuchajcie, z tyłu głowy mam, dlaczego nie mam w Netherze potworów. No, ciebie tu zostawiam. Ty jako popsuty też. Bo to jest, patrzcie, ten kill-off to jest praktycznie odpowiednik tego, a ten kill-off jest odpowiednikiem tego. Te dwa są identyczne. Więc jak to mi się złupią, to ja sobie te razem połączę, więc będę miała wtedy znowu dwa kill-offy, przy okazji się lekko naprawią. I będę próbowała robić kolejne. Jeszcze możemy na chwilę zejść z... czekajcie, nie wiem, która jest godzina. Ogólnie jak teraz chodziłam do kopalni, to brałam z sobą zegarek, żeby mi było wygodniej. A, druga. Dobra. Bo, no ale tutaj są potwory w jaskini, więc tutaj też, no, na górze będą. Ja idę, spróbuję, zobaczę, czy przy was będę miała chociaż to szczęście, że diament teraz wykopię. No tutaj też, jak widzicie, lawy nie ma wody, bo zabierałam właśnie tam, żeby robić korytarze. Jeszcze tutaj coś pod tą ziemią będę kombinowała. Ogólnie patrzcie, jakie to są już podziurawione te korytarze. A może w tą stronę teraz pójdziemy? Właśnie pilnowanie tego, że trzeba zmienić kill-off. Jest, no. Właśnie, o, wymagane. Daj to. Chociaż można byłoby parę takich sobie wykopać, żeby mieć, słuchajcie, na ten. Na dekory gdzieś. Byłoby całkiem spoko. Może w końcu ta łopata mi się rozwali. Oglądałam ogólnie ostatnio u Maćka jego Minecraft w trampkach. Co mnie rozwalało, że on narzędzia, które są już mu niepotrzebne, bo ma lepsze, wyrzuca po prostu. Dla mnie to jest takie marnotrawstwo. Dobra, tu. I może chodźcie się wbijemy teraz tu. O, tutaj z tej części, której już byłam. No, mówiłam, że to jest dziurawe. A powiem wam, że taki system wydaje mi się dość dobry i owocny w kwestii wyszukiwania diamentów. Ogólnie tak, jesteśmy na poziomie... jest Y, 10. No, więc... Więc diamenty tutaj są spotykane. Teraz mi piszecie, na którym poziomie ja mogę znaleźć diamenty. Ja wiem, na którym mogę znaleźć, tylko niech one się znajdują, tak? Żelaza mamy do... Właśnie, przecież my nie mamy jeszcze Konstantego u nas w domu. Gdzie tu jest nasz... Musi być nasz odźwierny, tak? Dobra, to wiecie co? Kopiemy się jeszcze tutaj w tą stronę, tak do 10 powiedzmy. Ja sobie tu potem najwyżej wrócę. Szukać dalej diamentów, bo ostatnio mam fazę na to. I wracamy na górę robić Konstantego na końcu odcinka. Jak ja mogłam o Konstantym zapomnieć?
No, inne rzeczy były na głowie. Magazyn, na przykład. Jeszcze nigdy chyba tak późno magazynu nie miałam, jak teraz. O, tutaj też urzędowałam gdzieś z którejś strony, jak widzę, skoro jest kobel. Bo to na bank jest mój kobel. Dobra, 10 już było 3 razy temu, więc idziemy na górę. Powinnam mieć w blokach ten, ale gdzie ja mam dynię? W kuchni są dynie. Dynie są w kuchni, na bank. Ale tutaj powiem wam, że też cicho jakoś. W sensie potworowym. Ja nie wiem, co ja znowu napsułam. Dobra, na Konstantego idzie 4. O, mam akurat 6. O, idzie noc. To zaraz zobaczymy, czy są potwory. Ale na bank powinno być. No, mamy... Dobra, zwykła dynia. Już się przeraziłam, że to jest ta świecąca. A... Dawaj tu. No, torzem postawiła. Dawaj. Co zrobiła mnie tak? On był wyższy? On nie był wyższy. Czy ja mam popsutą dynię? Ja rozumiem, że ja Konstantych robiłam ruski rok temu, no ale proszę was. Co robię nie tak? Z żelaza się ich robiło, prawda? Dobra, ogarnę sobie sama po nagraniu. Już mi się wydaje, że z tą dynią jest coś nie halo. Na bank jest z dynią nie halo coś. Dobra, kto zostawił otwarte drzwi do domu? Dobra, jest creeper, jest Barbara, jest pająk, zombie jest, wszyscy są. Nie wiem, o co kaman w netherze. Mamy kameralny nether. Dobrze. Więc ja, kochani, wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.